bardzo serdecznie w biurze pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Kazimierza Słonińskiego. Pragnę przywitać dzisiaj w tej szczególnej chwili naszych trzech kandydatów na włodarzy gmin na terenie Mierzei Wiślanej. I tak może po kolei. Pan Piotr Wiatr, gmina Stegna. Witam serdecznie. Pan Jakub Farina, gmina Szkotowo. Dzień dobry Państwu. Pan Adam Ostrowski, kandydat do Kierownicy Morskiej. Spotykamy się tutaj tak naprawdę, żeby ci trzej panowie po raz pierwszy, to się w historii zdarzy, że kandydaci podpiszą list intencyjny, który zapewni Mierzei zrównoważony rozwój. Ci trzej panowie będą pracowali, każdy dla swojej gminy, dla swojego miasta osobno, ale jednocześnie będą dbali o to, żeby cała Mierzeja rozwijała się i żeby każda z tych gmin mogła naprawdę być perełką turystyczną w regionie. Może teraz przekażę panu Jakubowi Farinadę list intencyjny i on przybliży państwu szczegóły tego listu. Proszę państwa, po raz pierwszy w historii Mierzei Wiślanej trzy samorządy łączą siły, aby sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym naszej wspólnej ojczyzny. Mamy zamiar wspólnie wybudować trzy molo. Molo w Stegnie, w Szczutowie oraz w Krynicy Morskiej. Ale te trzy piękne inwestycje, które mam nadzieję powstaną dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, nie będą funkcjonowały w sposób właściwy, jeżeli nie zostaną połączone wspólną arterią komunikacyjną. Taką arterią komunikacyjną jest pasaż, który będzie łączył te trzy piękne obiekty, a tak naprawdę trzy nasze gminy w jedną harmonijną całość. Przygotowaliśmy wspólną deklarację, abyśmy po wyborach byli możliwi do rozliczenia z naszych obietnic oraz ze wsparcia, które uzyskaliśmy dla realizacji tej inwestycji. Jest to historyczna chwila, ponieważ nowy świat, czyli przekop, czyli kanał Sztutowski, łączy się z nową nadzieją, czyli z tą piękną inwestycją, która będzie realizowana w gminie Stegna, Sztutowo i Krynica Morska. Proszę, zapraszam teraz panów do podpisania listu. Ze swojej strony, jako kandydatka do Rady Powiatu, zapewniam, że będę działała na rzecz ułatwiania panu pracy. Pomna chwila nastąpiła dla naszego regionu. Panowie, ja również sobie jeszcze pozwolę. Super. Oto tu. Ja pozwolę sobie w imieniu pana posła Smolińskiego złożyć gratulacje i życzyć wszystkiego najlepszego i zapewnić również o wsparciu pana posła dla panów działań. Nie inaczej. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Przy tego rodzaju inwestycjach zawsze problem drugi, bo to nie jest problem najważniejszy, ale problem drugi to są środki finansowe. Oczywiście, jeżeli jest to odpowiednia lokalizacja, jest to odpowiednie przygotowanie pod względem urbanistyczno-architektonicznym, to jest niezwykle łatwo uzyskać partnera prywatnego. Chcemy robić te inwestycje w szczególności w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, ale również oczywiście korzystając z wsparcia, czy to ze strony marszałka, czy też ze strony rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Także generalnie rzecz ujmując, rdzeń naszych inwestycji będzie się opierał o partnerstwo publiczno-prywatne. Do tej pory wasze samorządy razem za bardzo nie współpracowały. Czas najwyższy to przełamać. Dosłownie. Pora przyszła. Nowe rozdanie, nowa era. Pokazać Polsce i światu, gdzie jest Mierzeja. Tak? Nie będziemy... Wspólnie razem dla dobra Mierzei i naszych mieszkańców, jak najbardziej. Nie będziemy teraz tłumaczyć, dlaczego tak było. Może tak było.
Może takie odczucie było społeczne, że nie bardzo współpraca się układała, ale to jest nowe rozdanie, nowy temat. Proszę Państwa, rzeczywiście, tak jak w różnych samorządach, każdy przede wszystkim walczy o siłę własnej małej ojczyzny. I po części jest to zrozumiałe. Ale pamiętajmy o tym, że tak jak tutaj mój szanowny kolega z Krynicy Morskiej powiedział, że to jest nowy czas, nowa era, nowa nadzieja, nowy świat. Te wszystkie piękne pojęcia łączą się razem i jest to przede wszystkim dowód na to, że łącząc siły, ale też nawiązując bardzo dobre relacje ze Skarbem Państwa, bo musimy pamiętać o tym, że bez wsparcia Skarbu Państwa, bez odpowiednich uzgodnień, bez udostępnienia przede wszystkim terenów, które leżą w 99% w gestii Skarbu Państwa, tego rodzaju inwestycje są praktycznie rzecz biorąc nie do przeprowadzenia. A jeżeli mamy wsparcie i deklaracje ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli mamy wspólną wolę współpracy przy budowie siły ekonomicznej samorządu we współpracy z rządem, jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż nasze cele są pięknie wbudowane w ten piękny pomysł przekopu Mierzei Wiślanej, to dajemy jednocześnie wyraz temu, że samorząd i rząd mogą działać wspólnie. A zatem teza o tym, iż jesteśmy po dwóch stronach barykady, akurat w tym miejscu i w wielu innych miejscach w Polsce, świadczy o tym, iż jest to obraz fałszywy. My pracujemy tutaj zgodnie i dzięki temu mamy wielką nadzieję, wielką szansę na to, że nasze wspólne, można powiedzieć, projekty zostaną zrealizowane. Panie Jakubie, a co z pozostałymi samorządami? Torgnicko, Braniewo, Kadyny, nie tylko Elbląg przecież, tak? Jak ta współpraca ma się rozszerzyć na Zalew Wiślany? To jest dobre pytanie, rzeczywiście. Przekop Mierzei Wiślanej na pewno pozwoli nam dobrze współpracować z tymi gminami, z tymi miastami. Myślę, że to jest przyszłościowa sprawa. Na pewno będziemy do tego dążyć, żeby to się dobrze rozwijało. Na pewno. Ja bym dopowiedział, że przekop Mierzei Wiślanej popierały samorządy na południowym brzegu Zalewu Wiślanego. Ale nie Krynica Morska. Proszę? Ale nie Krynica Morska. Krynica Morska, sam osobiście byłem włodarzem Krynicy Morskiej, gdzie był taki okres pewnych obaw. Pewnych obaw mieszkańców tego miasteczka, że ten przekop spowoduje zachwianie ekosystemu, plaże, turystyka i tak dalej. Dzisiaj jest nowa era, nowy pomysł na to. Mi osobiście podoba się projekt, wokół którego zostanie dokonana ta inwestycja. Panowie, ten list, który dzisiaj podpisaliście, on zakłada pewne rzeczy. Czy moglibyście przybliżyć, czy jakieś konkretne lokalizacje tych portów od strony morza są już? To znaczy, na przykład Krynica Morska, będąc włodarzem 2006-2014, spowodowałem zapis w planie zagospodarowania przestrzennego lokalizację przystani morskiej. Od kościoła w kierunku na dół, tym przejściem nowym, nowo zbudowanym. Przystań morska dla jachtów, dla jednostek pasażerskich stanowić będzie to molo. Z sąsiadami się połączymy, to co dzisiaj jest przedmiotem tej intencji tutaj, którą podpisaliśmy, to jest osnowa, otoczka przekopu Mierzei Wiślanej. Zarówno Sterne, jak i Sztutowo, te samorządy stoją przed zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i szczegółowo w tej procedurze będzie określone, w którym akurat miejscu lokalizacja molu w Sternie oraz Sztutowo znajdzie swoje miejsce. Dodatkowo jesteśmy tutaj zgodni co do podejmowania wspólnych celów urbanistyczno-planistycznych, wspólnych działań zmierzających do budowy montażu finansowego, wspólnych działań zmierzających do podpisania jak najmocniejszej płaszczyzny porozumienia formalno-prawnego ze Skarbem Państwa i wierzymy, że trzy gminy, korzystając z poparcia udeklarowanego, doprowadzą do tego, że ta inwestycja nie tylko znajdzie swoje miejsce w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych samorządów, ale zostanie również zrealizowana, na co jest olbrzymia szansa.
Ja może tylko przypomnę Państwu, że gmina Stejna jako jedyna nie ma styczności z Zalewem Wiślanym. Natomiast poprzez Szkarpawę, która moim zdaniem po przekopie Mierzei Wiślanej będzie się jeszcze bardziej rozwijała, jeżeli chodzi o kajakiem przez Pomorze, czy jakieś przystanie na tej rzece, ona będzie łączyła gminę Stejna z Zalewem i później z morzem. Sieć dróg wodnych. Jakiś czas operacyjny sobie wyobrażacie? Kiedy byście chcieli, żeby te inwestycje były otwarte? Biorąc pod uwagę czas, jaki jest potrzebny do przygotowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego i montażu finansowego, zakładamy, że od 4 do 5 lat cała procedura powinna być zamknięta, łącznie z wybudowaniem. No to przynajmniej 2 lata. Tak, i później tak, ale w międzyczasie można robić poszczególne, jakby to powiedzieć, kroki i poboczne, że się tak wyrażę. A jeszcze powiem Państwu, że w trakcie naszej kadencji, jeżeli zostaniemy wójtami wybrani przez mieszkańców, może dojdą jeszcze jakieś nowe pomysły, które będą rozwijały naszą wspólnotę, tak? Która będzie pogłębiało rozwój turystyki, przedłużało ją, no to będzie w trakcie kadencji. Bo życie daje wyzwania. Mamy bardzo rozbudowany pakiet zmian infrastrukturalnych, zarówno w gminie Stegna, Szczotowy, jak i Krynica Morska. Tu, jeżeli chodzi o gminę Szczotowy, to tylko wspomnę o tym, iż będę dążył do rewitalizacji odcinka kolei wąskotorowej od Szutowa do Mierzei Wiślanej, a skończywszy na Krynicy Morskiej, ponieważ chcemy odbudować ten piękny zakątek oraz tę myśl techniczną, komunikacyjną, która tak pięknie funkcjonowała przed wojną, a która między 1945 a 1948 została zdewastowana i wywieziona w wiadomym kierunku. Pozwoli to na odbudowę tej pięknej infrastruktury, ale również na ułatwienie w komunikacji tych turystów, którzy będą chcieli przyjechać i zobaczyć tą piękną infrastrukturę w postaci kanału Szutowskiego, czy też tych obiektów, które mamy zamiar wybudować. No i oczywiście skończywszy na rekompensacji ekologicznej z uwagi na fakt, iż no, jeżeli będzie odpowiednia infrastruktura kolejowa, to